Jak już poznaliśmy podstawy zarządzania usługą Active Directory, to takim fajnym, wartym poznania kolejnym tematem są profile mobilne, zwane również często profilami wędrującymi. A w czym rzecz i o co chodzi? To najpierw spróbujemy właśnie od takiej trochę pogadanki, żeby zrozumieć, co to jest, na jakich zasadach działa, po co nam to i tego typu podobne. Okej, okay, no to tak, to teraz, jaki problem rozwiązują nam profile mobilne? Hmm. Jeżeli już wiemy, że jedno z najistotniejszych elementów, które nam zapewnia usługa Active Directory, to jest mechanizm scentralizowanego wierzytelniania, czyli teraz rozwiązuje nam to problem typu tego, że pan Kowalski może podejść do dowolnego komputera, który jest w firmie i się na nim zalogować, no bo to już wiemy, że Active Directory nam na to pozwala. Nieważne ile ich byłoby, 10-50 tysięcy, nieważne, do dowolnego podchodzi i się loguje. Przy podstawowych oczywiście, podstawowej konfiguracji w ramach tego naszego Active Directory i tak zwanych domenowych zasad grup. Tylko teraz tak, co z tego, że taki niech będzie pan Wojtek, co z tego, że pan Wojtek może się zalogować do dowolnego komputera, jeżeli teraz okazuje się, że jego dane za nim nie podążają. Więc później możemy sobie wyobrazić taką historykę, tak, właśnie, że pan Wojtek ma pracować w ogóle tymczasowo na dowolnym z komputerów, bo jeszcze na przykład nie ma tego docelowego i ma sobie znajdować właśnie jakiś wolny, dosłownie komputer, na którym będzie mógł coś popracować. Dostał jakieś zadanie, ona do nas przychodzi później, tak, mówi, panie Jarku, wie pan, taka sprawa jest. No bo jażech dostał taką pierwszą robotę tam do zrobienia, taki dokument mam do, do napisania. I wie pan, poszedł, że szukać tego komputera, tak jak pan mi to mówił, że że na dowolnej mam już sobie szukać, i rzekł znalazł. Jeżeli znalazł, że się usiadł, zalogowałem się, a jak? E, no i teraz wie pan, no zacząłem tam robić ten dokument, przyszła e, ta pani, co to normalnie przy tym kąpie sieci, ona tam błagała mnie tego, no bo no to wie pan, jak kobiecie, nie, nie bardzo jak odmówić, nie? Dobra, no to poszedł, że szukać na nowo wolnego komputera, i rzekł znalazł, tak? W każdym razie e, Zalogował że się, no tylko patrzę na pulpicie tego pliku, co to ja tam robiłem na tym komputerze wcześniejszym, to go nie widzę. Dobra, no i zacząłem grzech robić go od początku. No i przyszedł później ten pan, co to przy tym tam kąpie normalnie siedzi. Uch, ja panu nie powtórzę, co on tam nagadał, ale nie, nie będzie. Delikatnie, żebym sobie poszedł. Tak, więc w każdym razie. Poszedłem żeby szukać następnego komputera wolnego, znalazłem, zalogował, że się patrzę na pulpicie, pliku nie ma. Pani, ale tak na logikę. To jak ja mam tak latać od kompa do kompa, tego pliku nie ma, to jakie ja mam ten dokument zrobić? Jakie ja mam tą pracę zrobić? Bo on ja tak wie, pan, no, do emerytury, do śmierci, bo to na jedno dla nas już pewnie wyjdzie, to ja tego nie zrobię. No więc taka historika, mam nadzieję, na szybko pokazuje, że mimo wszystko to, że my możemy się zalogować na dowolnym komputerze, to sumarycznie to, 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 to jeszcze chyba nie wszystko, tak? Bo powinniśmy jeszcze. Wszystkie nasze rzeczy, które są ustawienia, nasze dane, one powinny za nami podążać. I taka właśnie ma być logika tych profili mobilnych, e, wide profili wędrujących. Okej, okay, tylko teraz tak, jeżeli chodzi o te profile mobilne, profil wędrujące, to najpierw trzeba może dla usystematyzowania jedną pewną dość istotną rzecz zrozumieć, to już na systemie żywym najlepiej. Ale czym są profile? Tak? Bo jeżeli chcemy zrobić profil mobilny, to musimy zrobić coś, żeby zapewnić, żeby te wszystkie nasze dane, które się za, za nami podążały. To pierwszą dla nas istotną sprawą będzie to, żeby wiedzieć, iż każdy użytkownik, ma swój własny profil lokalnie. My nie mówimy teraz już nawet o żadnym Active Directory i tak dalej. My po prostu mówimy o tym, że mamy system, na którym się użytkownik loguje i jak się zaloguje, wejdziemy sobie do katalogu users. Na, na tym woluminie, na tym dysku, na którym mamy zainstalowany Windows, pojawia nam się katalog users. Tak widzimy teraz tutaj, każdy użytkownik ma swój własny Katalog. I to się nazywa profilem. Tak jest to zorganizowane. są w Linuxach też tak jest, tak? Że każdy użytkownik ma wszystko to, co jego. Wszystkiego jego spersonalizowane rzeczy są w jego właśnie własnym katalogu. Jak widzimy, Jotkowalski swój, J. Nowak swój, Peszary. Ma w tym wypadku swój. Jeżeli wejdziemy do środka, to się okaże, że w środku to, co wszystko jest, jest usystematyzowane, i u każdego jest identyczne. E, ok, no to w każdym razie, jeżeli teraz doszliśmy do tego, że każdy użytkownik ma swój własny profil w systemie, to teraz zostaje nam tylko dojść do tego, co zrobić, żeby taki każdy użytkownik mógł mieć ten profil. Czy ten katalog, tak naprawdę, na dowolnym systemie, do którego podejdzie się zalogować firmie, bo to już ma zapewnione z wykorzystaniem usługi. Active Director. Zresztą dobrze zrozumieć w ogóle, że profile mobilne nie są same w sobie elementem usługi Active Directory. Ja czasami mówię, że właśnie Active Directory w ogóle to jest taki cały ekosystem tego wszystkiego, co w systemie się znajduje który ma nam zapewnić właśnie tą logikę centralizowanego wyżytelniania i centralizowanego zarządzania ogromną ilością jednostek w sieci. Ale jeżeli popatrzymy, na same profile mobile, to jest taki system, który jest troszeczkę, można powiedzieć, lekko obok, choć oczywiście w logice współpracujący z usługą Active Directory. Dobra, ale wracając do Admritu, To jeżeli teraz mamy zrobić tak, żeby ten profil, czy, czytaj, ten katalog ze wszystkimi rzeczami Wojtka był dostępny na dowolnym kompie, hmm, to na logikę, to znaczy, że ten katalog musiałby w ogóle być, no właśnie, jakiś dostęp, jakoś dostępny dla wszystkich komputerów. No i jedyny pomysł tutaj tylko przychodzi na to, jak to zrobić technicznie, no czyli musiał aby być de facto katalogiem udostępnionym w sieci, no bo to jedyna możliwość, żeby był dostępny dla wszystkich kompów, które w tej naszej sieci mamy. No i zresztą dlatego też technicznie to będziemy właśnie zaczynać od tego, że aby z tych profili mobilnych pokorzystać, to my faktycznie musimy utworzyć udział sieciowy, nazwa nieważna, gdzie on będzie jest nieważne de facto, no oczywiście pod, o tyle, żeby był tylko na urządzeniu, które jest przyłączone do domeny Active Directory, no bo wtedy to wszystkie problemy upraszcza, w razie czego? to jest jedyne sensowne rozwiązanie. O to tak w skrócie przyjmijmy. Więc na urządzeniu, które jest oczywiście przyłączone, jest członkiem domeny Active Directory. No i w każdym razie tam tworzymy katalog, który zaraz technicznie, za jakąś chwilę będziemy sobie to już realizować, jak ma być udostępniony, na jakie uprawnieniach i tak dalej. Ale ważne jest, że to jest udział sieciowy. Udostępniony w sieci. I teraz dalej tak. Jeżeli już nawet tam stworzymy i całą procedurę za chwilę przejdziemy, to trzeba mieć też świadomość już na początku tego, jak to funkcjonuje. Tak? Czyli jeżeli teraz stworzymy ten profil mobilny, wszystko pokonfigurujemy, to w momencie, kiedy użytkownik się loguje, z Active Directory musi być oczywiście zasadna informacja, że taki profil mobilny Wojtek ma, gdzie go ma, czyli na jakim udziale sieciowym, go dokładnie należy znaleźć, i w tym momencie, kiedy tą informację już system zasie, to następuje kopiowanie. Tak? Cały ten profil mobilny jest kopiowany przez sieć. Na nasz lokalny dysk, i my w efekcie, więc pracujemy potem na jakby lokalnej kopii tegoż profilu mobilnego. To ma dość istotne znaczenie, później z punktu widzenia jakby dalszego już powdrożenia, albo nawet może i bo bardziej z punktu widzenia etapu projektowania, czyli jak wdrożyć później te profile mobilne, żeby nie wyrąbać firmę w kosmos i żeby wszyscy nie kleli. ale to do może wrócimy za jakąś chwilę do, do tej problematyki. Natomiast tak, no więc jest kopiowany przez sieć cały profil, a w momencie, kiedy my się wylogowywujemy, to ten profil mobilny, znaczy zmiany są synchronizowane w tym wypadku z tym, z tym profilem, który mamy na udziale sieciowym. Czyli z jednej strony cały czas profil jest na udziale sieciowym, a my pracujemy jednak cały czas jeszcze raz na lokalnej kopii ale ogólnie. Okej, okay, także dość dziwnie to brzmi, ale tutaj przede wszystkim um, pomysłowość taka jest z punktu widzenia problematyki awaryjności. No bo teraz tak. Inny wariant, gdyby był, to byłby taki, w którym my byśmy musieli pracować na żywo na tym profilu mobilnym e, przez sieć. No i teraz nagle by się okazywało, że tak, ktoś tam wchodzi nam do pokoju, wyrwał nam kabel sieciowy, no i tragedia, tak? bo Windows się nawet e, może w tym momencie zawiesić. Biorąc szczególnie, że pod uwagę, że w, w profilu jest taki jeden dość istotny plik ntuser.dat. Jeszcze do niego potem gdzieś będziemy też wracać dyskusja. W każdym razie, który jest częścią rejestru, no to jeżeli system nie ma dostępu do rejestru, no to może się to skończyć blue screen, Czyli niebieskim ekranem śmierci, tak po naszemu. No więc stąd lepiej jednak jest i pewnie, kiedy my pracujemy na lokalnej kopii, na lokalnym dysku, nie problem. Natomiast oczywiście, kiedy się wylogowujemy, to zmiany są synchronizowane z tym, co mamy na udziale sieciowym. Z tego biorą się różnego rodzaju animozje, bo później są takie pytania: Czy mogę się w ogóle zalogować na przykład na dwóch komputerach naraz, skorzystając z profilu mobilnego? Odpowiedź brzmi tak. Tyle że, to teraz pytanie: Jeżeli tu coś będę zmieniał i tam coś będę zmieniał, to z którego komputera zmiany będą w tym momencie znajdowały się finalnie w, w tym profilu, który jest na udziale sieciowym. No z tego komputera, z któregośmy się wylogowali jako ostatni. Więc takie ciekawe animozie, mimo wszystko, z tego, że to tak ani inaczej działa, to tutaj się jednak w każdym razie pojawiają. Dobra, to może zróbmy tak. Zobaczmy, jak się to konfiguruje, jak to działa, a potem sobie wrócimy na końcu do dyskusji dotyczące projektowania i pewnych e, ciekawych problemów, bo myślę, że wtedy też może będzie łatwiej nam do tego podejść, jak już będziemy widzieć teraz, e, jak w każdym razie wygląda konfiguracja. Ok, no to tak, zakładamy, że robimy to dla nowego e, użytkownika, znaczy procedura, którą przejdziemy, w każdym razie będzie przewidywała, że będziemy mieli profil mobilny, nazwijmy to. Czysty. Profil mobilny czysty, czyli nowy, czysty profil w ogóle użytkownik będzie w każdym razie miał. Ok, to tak. Ja w każdym razie, dla uproszczenia, będę ten udział sieciowy tworzył na Windowsie serwer, na którym mam zainstalowane Active direktor. Ja już to oczywiście mam w tym momencie Windows, ten, który jest tutaj, właśnie e, y, serwer, to jest zainstalowany Active Directory, zresztą widać to po lewej stronie, że jest zainstalowane. E, domena nazywa się konto.com, tak w każdym razie. No i do tego mam oczywiście dwa Windowsy klienckie, żeby za chwilę zobaczyć, i faktycznie, że te profile mobilne działają, gdzieś trzeba to przetestować. I dla uproszczenia, ten udział sieciowy będę właśnie tworzył tu. Nie muszę, tak. W praktyce e, ja osobiście nie za bardzo polecam. E, Active Dyrektor jako miejsce, w którym te profile mobilne byłyby składowane, da się, jak widać po tym, co będę robił, natomiast w praktyce to nie jest jednak najlepsze miejsce. Najlepiej, żeby to było na jakimś kompletnie innym systemie, czy tam serwerze, plików, to już jest obojętne, ale nie tam, gdzie jest Active Directory. Dobra, i teraz tak: to musimy stworzyć katalog na potrzeby tych profili. Nazwa znaczenia nie ma żadnego. Ja sobie nazywam w tym wypadku profile. Tak po prostu. I teraz ten katalog musimy udostępnić w sieci. Czyli przejdziemy taką metodą domyślną od Windowsa, uniwersalną od Windowsa 2000 z czyli prawy przycisk właściwości, mamy sharing, advanced sharing, service folder, permissions. No i teraz robimy everyone, czy wszyscy. Full control, pełna kontrola. No i teraz pojawia się pytanie, ale czy to z punktu widzenia bezpieczeństwa nie będzie jakichś problemem? Zaraz zobaczymy, jakie ciekawe niuanse się tu pojawiają w każdym razie, więc nie jest tak źle, jak to wygląda. Czyli mamy teraz katalog, który się nazywa profilem. My zakładamy, że w tym katalogu będą teraz profile wszystkich użytkowników. Oczywiście w praktyce my możemy mieć jeden użytkownik, będzie miał w jednym udziale sieciowym, drugi użytkownik będzie miał w innym udziale sieciowym, kompletnie na innym serwerze. Tylko to chyba jest mało sensowne, szczerze mówiąc, bo potem sami się będziemy gubili, gdzie kto co ma. Tak więc, szczerze mówiąc, to chyba najlepsze, najlepsza sytuacja jest taka właśnie, że profile wszystkich użytkowników mamy po prostu w jednym miejscu i takim, takim katalogu, który się właśnie nazywa po prostu profile. Tyle. No i teraz, tak, mamy ten katalog udostępnionych sieci co dalej? Przechodzimy teraz do Active Directory. Tak? I każdy użytkownik musi mieć jakoś przekazaną tutaj informację o tym. Ja sobie wybiorę tutaj Witolda a Może najlepiej wszystkich tak ogólnie. Bo najpierw pokażę, może na przykładzie jednego, jak to wygląda. Czyli, że teraz tak, przechodzę do użytkownika, do właściwości tego konta użytkownika. Przechodzimy na zakładkę profile, tak? czy po naszemu też tak lecie, tak? profile, profile, i teraz. Yy, Profil mobilny, ścieżkę do tego udziału sieciowego z profilu mobilnym musimy wpisać dokładnie w tym miejscu, tak? W zakładce. Jeszcze raz profile. No i teraz ten, ta ścieżka, to oczywiście musi być udział sieciowy. Czyli w moim przypadku system nazywa się London, więc możemy wpisać po prostu London albo pełną nazwą london.contozo.com. W tym wypadku, no i oczywiście następnie nazwę tego działu sieciowego. I teraz mam jeden problem. No bo przecież za chwilę będziemy musieli również innym użytkownikom też profil mobilny tutaj jakoś wpisywać. No i przecież nie możemy cały czas pisywać London z łamane przez profile. Bo w tym momencie by się okazało, że wszyscy użytkownicy korzystają dokładnie z tego samego profilu mobilnego. To by nawet im nie działało w każdym razie. Stąd teraz y, trzeba również, to jest użytkownik Witolców. No to ja zrobię wcięcie katalog sub, żeby potem wiedzieć, bo to jest tylko dla mnie, żebym ja potem wiedział, czy to profil mobilny faktycznie y, w tym wypadku jest i nie ma co się przejmować, że tego katalogu tam przecież nie ma, bo myśmy utworzyli tylko profile, a w środku nie ma tego sub. System utworzy, utworzy profil, tak? Tu kompletnie tym się przejmować na całe szczęście nie trzeba, czyli każdy użytkownik w tym momencie będzie musiał mieć swój własny podkatalog, który będzie miał z oczywistości swój własny profil, aczkolwiek wszystkie profile tych wszystkich użytkowników będą w jednym i tym samym katalogu, tak londonkonto.com, łamane przez profile. Ok, natomiast jeżeli byśmy chcieli teraz, bo powstaje pytanie, jakby ja miał teraz tych użytkowników, tak nie wiem, tutaj ze stu i teraz to co, mam tak po każdym klikać i tak chodzić i mu to robić? Nie, nie ma takiej potrzeby. Przypomnę, można tutaj z kontrolem, z shiftem zaznaczyć wiele obiektów na raz, prawy przycisk właściwości i wtedy od razu możemy pisać profil e, wszystkim. Czyli London, łaman, y, tak robimy. A London też samo mogłoby być, ale ok. Będziemy mieli pełną nazwę DNS-ową, London łamane przez profile, i właśnie teraz pojawia się znowu pewne pytania. To się ma pisać w sub. Bo ja tam miałam kilku tych użytkowników: SUP, Kowalski, Wiertara. No jak to? Przecież ich jest wielu. No to wtedy korzystamy z tak zwanych zmiennych środowiskowych, czyli wystarczy procent, user name, procent. I wtedy zostanie tutaj podstawiony dla każdego użytkownika jego własny login. Dla nas wystarczy. Apply OK, i żeby nie było, to wchodzimy i sprawdzamy. Teraz, że na zakładce profile faktycznie mamy tutaj london.com, łamane przez profile, łamane przez sub. Czyli widać, że to działa. Ale żeby nie było, tak, Zofia Mikulski, profile też ma, Z Mikulski. Czyli ta zmienna środowiskowa zadziałała i mogłem profil mobilny utworzyć dla wszystkich. No to dobra. Czy coś jeszcze potrzebujemy? Szczerze mówiąc, nie. Potrzebujemy teraz przetestować. I się zalogować. Tak, zalogować się. Sam profil mobilny tworzony jest przy, podczas pierwszego zalogowania. Znaczy może tak. Kiedy się użytkownik pierwszy raz loguje, to system widzi tak, że ten profil mobilny ma być dla tego użytkownika. To znaczy, teraz zerka do tego udziału sieciowego, tam widzi, że jest pustka. Jak widzi, że jest pustka, to znaczy, aha, profilu nie ma. Więc w tym momencie tworzy ten profil lokalnie. E, tworzy ten profil lokalnie, przy czym przy pierwszym wylogowaniu, jakby odkłada go w tym momencie na ten serwer pliku do tego udziału sieciowego. No to dobra, to zalogujemy się, nie będzie na tego pana Witka, jak jużśmy go mieli. Witold, sub logujemy się, no i prosty test robimy w tym wypadku. Czyli tworzymy jakiś plik na pulpicie, możemy zmienić tapetę na pulpicie, tego typu rzeczy, no i przecież, jeżeli wszystko jest ok, to działa, no to w każdym razie, jak zaloguje się od drugiego systemu, przyłączonego do domeny, no to w każdym razie te rzeczy powinny być, tak, na, na pulpicie. Czy oczywiście nie wszystko tak prosto będzie, bo na przykład, jeżeli chodzi o tą yy, tapetę na pulpicie, to zakładamy, że ten drugi system musi mieć dostęp yy, dokładnie w tej samej ścieżce do pliku, z tym zdjęciem, które ma się pokazywać jako tapeta na tym naszym pulpicie, więc tego typu logiczne rzeczy trzeba również pamiętać i założyć. Tak samo jak inne, osobne problemy, czy na przykład teraz pójdę, zaloguję się do kompa A, fajnie, że profil mobilny mam, ale pytanie, czy aplikację mam, no bo może być tak, że loguję się na, na tym jednym, otwieram teraz PSD, Photoshopa mam, a na drugim idę, otwieram PSD, ale Photoshopa nie mam. Ale to są osobne historie i to już nie, do, to nie jest problematyka samych w każdym razie profili e, mobilne. Natomiast w każdym razie, czyli tak, to sobie zrobimy teraz, może tak, jakiś plik, tekst dokument, raz, dwa, trzy, e, jakiś, może jakiś jeden. E, w każdym razie, bitmap image. Ja już może tapety nie będę zmieniał, bo wystarczy, wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli trzy pliki. 456 na pulpicie, to już będzie widać, że jak pójdę na ten drugi, komputer się zaloguje, no to w każdym razie te pliki tam powinny być. Okay, no to tak. Oczywiście przypominam, że dopiero przy pierwszym wylogowaniu przy, tak naprawdę odkłada się profil mobilny na ten nasz serwer plików. No i teraz możemy sobie z ciekawości zerknąć na ten nasz Windows Server London, czy faktycznie w ogóle tam się ten podkatalog dla Witolda Supa utworzył. Wchodzimy. O, jest. Tak, okazuje się że jest, tak, mamy Witold i teraz numer nie mogę wejść, tak, nagle się okazuje, że uprawnienia do tego do samego katalogu profile myśmy zrobili tak, że mieliśmy wszyscy pełną kontrolę no i okej, okay, teoretycznie się wydawało, że z bezpieczeństwem to może być dziwnie, no bo przez co, jeden drugim będzie grzebał, potem okazuje się, że system tutaj tak restrykcyjnie tworzy te podkatalogi z profilami użytkowników, że nawet admin nie ma tam wejścia. Tak, w każdym razie, aczkolwiek no, teoretycznie wiemy też, jak w razie czego wejść, czyli wykorzystując taką tylną furtkę, jaką jest przyjęcie własności. Ok, ale to przy okazji profilu mobilnego obowiązkowego sobie też jeszcze zobaczymy, jak w każdym razie do tego katalogu wejść, no bo my w końcu czasami tu, tu musimy wejść. Zresztą ja jeszcze na koniec, właśnie parę ciekawych zastosowań, jakiś tak na szybko. Tych profili mobilnych, które się tak może naprost, nie wydają, również jeszcze postaram się przekazać. Dobra, mamy V6. A właśnie, o co chodzi z tym V6? Bo to jest dobre pytanie. Hmm, I tu jest taki mały jeden problem, który też warto wiedzieć, że z profilami mobilnymi może się wydarzyć. Taka pierwsza sytuacja nastąpiła, gdy pojawił się system Windows Vista, bo okazało się, że wraz z systemem Windows Vista, tym znienawidzonym, chociaż ja się często, często powtarzam, że to była chyba największa rewolucja po Windowsie 95 dosłownie. Dobra, natomiast w każdym razie w systemie Windows Vista okazało się, że profil użytkownika jest niekompatybilny, znaczy zmieniono jego układ w stosunku do układu profili, jakie były jeszcze do czasu Windows XP. Windows 2000, Windows XP i tak dalej. Więc ponieważ był niekompatybilny, to coś trzeba było z tym fantem zrobić. I teraz okazywało się, że firmie na przykład wtedy były, ponieważ były zawsze jakiś tam taki czasy, gdzie jedne komputery miały jeszcze stary system, drugie już miały nowy, że on tak do dzisiaj jest. Także jeszcze w firmach wiemy, że są takie jedne, co to mają jeszcze XPK, o rzecz Boże, tak? a są również takie, co mają dziesiątkę. No i w każdym razie, jeszcze raz, problem polega na tym, że niestety te profile mobilne się zmieniały i są niekompatybilne. Więc, jeżeli ktoś poszedł się zalogował na Windows XP, to tutaj stworzył się po prostu katalog w SUB. I tak do dzisiejszego jest. Gdyby się teraz zalogować na Windows XP, to nam się utworzy katalog w SUB, bez tego.v cokolwiek. Jeżeli teraz zalogujemy się do WISTY, bądź na przykład do Windowsa 7, to utworzy nam się katalog w SUB.v2. No więc, więc w każdym razie w tym momencie to oznacza, że mamy profil, który jest właśnie kom kompatybilny tak, z Windowsem Vista, z Windowsem 7, i jeżeli mnie pamiętamy, 8. W 10 w tej chwili pojawiło się V6, czyli to też oznacza, że profil mobilny Windows 10 jest niekompatybilny z profilem mobilnym Windows 8. Jeżeli mnie pamięć się nie mieli, to musiałbym tu dokładnie zweryfikować w każdym razie. Natomiast chodzi tu o, o, o tą logikę, że w momencie, kiedy mamy wymieszane systemy w firmie, to niestety trzeba się też spodziewać, że ponieważ profil jest niekompatybilny, to teraz, żeby to dobrze zrozumieć, idę na przykład na loguję się na nowistę, utworzy mi się V2, idę na dziesiątkę, utworzy mi się kompletnie nowy profil.v6. I oczywiście, jeżeli w tym V2 miałem plik na pulpicie, to w.v6 tego pliku na pulpicie nie mam, bo to są kompletnie dwa różne profile. No więc jakby się zapytać teraz Microsoftu, co z tym fantem zrobić jaki mają pomysł, to mówię prosto, ale w czym jest problem? Nie no, panie, same Windowsy dziesiątki pan będzie miał, to panie, problem z głowy od razu, tak? Po co jakieś wymieszane środowisko i tak dalej? Dobra, no więc warto wiedzieć, że tego typu problem e, też w każdym razie z tymi profilami występuje. OK, no to co? Wylogowaliśmy się. Widać w każdym razie e, empirycznie, że katalog z profilem został odłożony. No to teraz e, pytanie, czy możemy się zalogować na drugim, e, na pana Witolda Supa? I pytanie, czy te pliki faktycznie na tym pulpicie e, pan Witold Sup będzie miał? No i fila prawdy. No i to dam. Czyli profil mobilny działa, tak, zalogowałem się na kąpie A, otworzyłem pliki na pulpicie, a wylogowałem się, zalogowałem się na kąpie B i pliki na pulpicie są, czyli widać, że w tym momencie ten profil mobilny widę wędrujący nam działa i wcale konfiguracja nie była taka prosta, taka trudna, jak się na pozroka wydawało, no bo sumarycznie cóż tam było, przygotować sobie katalog, udostępnionych w sieci, zresztą dla wszystkich użytkowników ten sam. Nawet widać było, że dość szybko i sprawnie można było to w tej naszej bazie Active Directory dla użytkowników skonfigurować, no i zostało się zalogować. I po zalogowaniu profil mamy, tak, w każdym razie. Więc teoretycznie niby proste, ale, ale teraz takich parę elementów zaćwieku na sam koniec i dyskusji. A może zacznę od tych może lepszych rzeczy, tak? Czyli teraz co do zastosowań. Na pewno profile mobilne, oprócz tego, że widzimy pierwszą logiczną dla nas zastosowanie, że użytkownik może podejść do dowolnego kompa, zalogować się i wszystkie rzeczy ze sobą ma, no to to świetne. Choćby szczególnie na przykład wtedy, gdy psuje się komputer panu, e, pani Krysi i ona tam płacze, że roboty nie zrobi, że szef ją zwolni i tak dalej. Pani Krysiu. Pani się u Joli na komputerze zaloguje, Pani dokończy robotę. Ale pani Jarku, przecież ja nie mam tam tego, tych wszystkich swoich rzeczy. Pani Krysiu, Pani się loguje u Pani Joli, a potem Pani dyskutuje. A ja mogę w ogóle? A przecież kiedyś tłumaczyłem, że można, to, a w każdym razie. No i się okazuje, że się loguje, wszystko ze sobą ma, to, a w każdym razie. No oczywiście, no pytanie czy mam mamuje, bo to są jeszcze osobne, kolejne historie, też do rozwiązania, żeby nie było, za pomocą jakichś tam mechanizmów zdalnej instalacji oprogramowania w razie czego do, do, dość sprawnie i pozostałem, nie wiem, że drukarki za nią podążają, to to są wszystko rzeczy takie naprawdę do rozwiązania, więc wtedy nawet równie dobrze możemy sobie wyobrazić, że jeżeli się pani Krysi zepsuł komp, to ona niekoniecznie nawet musi uoli się jej siadać. Po prostu wyjmujemy nowego kompa z szafy, e, idziemy szybciutko, no ile to nam zajmie wyciągnąć kompas z szafy, podejść, w, powyciągać wszystkie kabelki który, z tego kompa, który u pani Krysi jest, wrzucić nowego kompa, powtykać kabelki mówić, pani pracuje sobie dalej. Tak? A my zobaczymy co się z tamtym kompem w każdym razie stał. Tylko taki komputer gotowy w szafie by trzeba mieć. No więc wyobraźnia zaczyna podpowiadać, że to naprawdę bardzo, bardzo fajna sprawa w tym wypadku. No tylko trzeba mieć teraz świadomość, tak, co do zafieku. Później można sobie wyobrazić jakieś mechanizmy kopii zapasowych, aczkolwiek oczywiście ja jestem zwolennikiem, że do kopii zapasowych tutaj raczej. Normalne, sensowne, dedykowane rozwiązania należy mieć, natomiast jak się czasami nie ma, co się lubi, to się lubi, też co się ma, i na, na bazie tego też co nieco można zrobić. O, kolejna sprawa. Jeżeli my mamy jak żeśmy przed chwilą widzieli, katalogi wszystkich użytkowników, profili wszystkich użytkowników na jednym udziale sieciowym, to bardzo fajną zaletą jest to, że my możemy przecież w tych profilach bardzo fajnie sprawnie grzebać, bo my czasami potrzebujemy użytkownikowi na przykład coś podrzucić. się Tak przypomina, na zawsze w takim momencie, jak mówię gdzieś tam o profilach, w różnych aspektach, pani, która kiedyś do mnie dzwoni, mówi, że koleżanka aplikację ma, a ona nie no i ona tak trochę się skarży. No mówię, wie pani co, ale to jest niemożliwe, bo wy pracujecie na tym na samym komputerze, więc nie ma takiej możliwości, żeby koleżanka tą aplikację miała, a pani nie. Ja tam nie wiem, koleżanka ma, ja nie. No i tam trzeba było dochodzić chwilę, chwilę, nagle coś okazało po prostu. Koleżanka miała skrót na pulpicie, a ona nie. Ponieważ skrótu nie miała, to nie ma aplikacji, tak w jej rozumieniu. No i tak wygląda niestety czasami, a mówienie tego, a pani menu star zaglądała, to to jest pytanie, a co tu? No więc jak nie ma czegoś na pulpicie, to to nie istnieje, tak jest takie założenie. No i teraz trzeba jakoś się sprawnie na przykład mm, od koleżanki jednej y, y, teraz przerzucić do tej pani y, ten skrót, bo tyle wystarczy. To w momencie, kiedy ja mam dostęp do profili, dosłownie właśnie na, w tym jednym centralnym miejscu, wszystkich użytkowników, to ja mogę wejść sobie, no teraz było widać, że nie mogę wejść, OK, no bo mnie z, y, nie pozwalą. Ale y, powiedzmy w następnym w następnym naszym temacie profile mobilne obowiązkowe y zobaczymy sobie przy okazji wtedy właśnie jak jednak wejść do tego katalogu i jeszcze czegoś nie narąbać przy okazji y z profilami użytkowników i że my możemy tam jednak mimo wszystko bez żadnego problemu grzebać. Tylko, że teraz tak, y wtedy wchodzimy do katalogu, y niech będzie tej koleżanki, y do podkatalogu desktop. Czyli pulpit, i tam widzimy wszystko, co u tej koleżanki na pulpicie jest. Robimy ten plik ze skrótem Ctrl C i wchodzimy do tej pani, która do nas dzwoniła, e, na katalog de, do, pod katalogu desktop i robimy wklej. Więc fajna sprawa, to, że my możemy grzebać profilach użytkowników, tylko który jest jedno ale, żeby nie było. Jedno istotne, ale bo żeby grzebać w profilu użytkownika, to użytkownik musi być wylogowany. Niestety, tak? Więc to jest ten niestety minus. E, w każdym razie. Aczkolwiek w momencie, kiedy jest zalogowany, to możemy inaczej jeszcze, tak? E, Mechanizm teraz C$. W każdym razie, czyli teraz, wiedząc na którym komputerze ta pani jest zalogowana, no to robimy dwa slasze. E, nazwa komputera, na którym jest zalogowana, łamane przez C$. No i w każdym razie, jak mamy wszystko przygotowane w, w domenowych zasadach grup, czytaj wyjątki do zaporogniowej, tam wdrożone odpowiednie, to my możemy już na ten dysk wejść i zobaczyć w każdym razie e, profile, e, te, profil tej pani. Ja tak może pokażę przy okazji, bo tego w sumie nie pokazałem, że właśnie lokalnie na jednym i na drugim kąpie to tutaj znajdziemy. Jak wejdziemy sobie na C, wejdziemy sobie na katalog users, to w każdym razie widzimy katalog w sub Tak, katalog w sub i właśnie no wszystko, co na pulpicie desktop, to tutaj, jak widzimy, <laughs> w tym wypadku mamy. Ok, no to, to tak, to wracając. Więc, więc wtedy można. Na zasadzie łamane przez C$. No ja u siebie w tej chwili nie zrobię, bo nie mam podrażanych tych wyjątków do zaporu ogniowej, więc to by nie poszło, ale teoretycznie można się dostać na dyskce do katalogu users, do katalogu, tak jak u mnie, w sub, i teraz do tego katalogu podrzucić. Kto zna mechanizm C$, to wie o co chodzi. Kto nie zna, warto poznać, bo to też jeden z fajnych mechanizmów zdalnego zarządzania w środowisku, tym naszym domenowym Active Directory. Dobra, wracając do tych naszych dyskusji. Więc fajna sprawa, jeżeli chodzi o możliwość. Grzebania w profilach, tylko jeszcze raz musi być wylogowany, bo w momencie, kiedy jest zalogowany, a my coś wrzucimy, to wtedy, kiedy tamten użytkownik się po pierwsze, on tego nie będzie miał, bo on pracuje na lokalnej kopii, więc on tego nie zobaczy od razu. To jest pierwszy problem. Po drugie, kiedy się wyloguje, to to nadpisze w tym momencie, no bo yy, jak mówiliśmy, wszystkie zmiany są synchronizowane, czyli profil mobilny, który jest na udziale sieciowym, jest synchronizowany z. Teraz tym, co ten użytkownik ma u siebie na swoim własnym kąpie. Więc no, jeżeli myśmy coś dopisali, to to szlak trafi, tego nie ma. Także musi być wylogowany. Ale jak jest zalogowane, to po prostu korzystamy z tego mechanizmu, który powiedziałem. E, dwa slasze, e, nazwa komputera, przy którym siedzi, łamane przez C$, tak w skrócie. E, ok, no i teraz tak, trochę przestróg na koniec już. E, tutaj omawiania samych profili mobilnych. Bo jak widać, w każdym razie Bayer wydaje się przedni. Rewelacja, ja się zgadzam. Tak. Tylko teraz problem polega na tym, że jeżeli my go niewłaściwie zaprojektujemy, wdrożymy, no to będzie tak naprawdę katastrofa. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jeżeli teraz to będziemy mieli na jednym serwerze, to Po pierwsze, pojawiają się problemy wydajnościowe. Na przykład, to, to jest po pierwsze, czyli jeżeli teraz rano przychodzą wszyscy, ósma rano, ja to powiem takim może małym przykładem ze swojej każdym razie uczelni, gdzie jak się przeniosłem z wydziału na wydział, w każdym razie to okazało się, że jak zacząłem ze studentami zajęcia realizować, to jak rano żeśmy przychodzili 8.30, to pół godziny nawet potrafiło trwać zalogowanie się użytkownika, no bo właśnie były wdrożone profile mobilne. Tylko potem się Okazało, że tam wiele, wiele, wiele później e, takich elementów, bo to nie był jeden, tylko to wiele elementów skupiało się do tego na końcu to chyba było nawet to, że serwer piku był chyba na łączu z tym megabitowym, bodajże wtedy podpięty. No więc jak się wszyscy rano 8:30 w różnych labach, ale osób było N, zaczęli się logować, to w w firmie potem jest na podobnej zasadzie, no to mamy jedną wielką totalną masakrę. Więc jeżeli my nie wdrożymy tego w sposób sensowny, jak należy, z bardzo dobrym przemyśleniem wydajnościowym i tu się kłaniają później rajdy, no bardziej nie wiem, pule dyskowe z jakimś tam SSD Write cache i tak dalej, czyli bardziej tematyka dotycząca macierzy dyskowych, serwerów, plików, żeby stworzyć wydajne środowisko. Dyskowe i sieciowe, czyli później jakieś agregacje połączeń i tak dalej. Tylko ja tutaj nie chodzi teraz o temat samego wdrażania, bo to bardzo długi temat i rozwinięty temat. W każdym razie ja tylko przestrzegam, że jak się pochełpimy, nie przemyślimy jak to podrażamy, to wszyscy będą kląć. To jest po pierwsze. Dwa, jeżeli teraz coś się stanie na przykład temu serwerowi, na którym mamy, temu serwerowi pliku, na którym mamy profile, a później mamy, że prawdziwi twardziele backupów nie robią i tak dalej. No to mamy tabula rasa wszystkiego, co mieli użytkownicy. No, tu mamy odlot totalny w każdym razie, i nawet firma jeszcze może się okazać, że pójdzie e, w tym momencie z y, torbami. No więc pojawia się również kwestia bezpieczeństwa. W ogóle, jeżeli ten serwer plików nie działa z profilami mobilnymi, to nikt się de facto nie może zalogować w firmie. Czyli, ja co, no oni się zalogują, żeby nie było, tylko system będzie wyrzucał tam błąd jakiś tam, że teraz będzie profil tymczasowy, bo coś tam, bo coś tam. Ważne jest jedno: nie mają swoich rzeczy, no bo nie mają do nich dostępu. Nie ma dostępu do tego swojego własnego profilu więc nie ma dostępu. Chyba, że loguje się na kompie, na którym w każdym razie wcześniej się zalogował i ten profil mobilny był wcześniej zasany i z niego był realizowane potem synchronizacja. To system to przyuważy i wtedy faktycznie jeszcze taki, taka drobna możliwość jest. Ale w każdym razie jednak trzeba jednak mimo wszystko uogólnić, że jeżeli server plików nie działa, no to w każdym razie nie pracuje tak naprawdę już normalnie, sensownie prawie nikt. No więc kłania się jakaś wysoka dostępność i tak dalej. Czyli ja zmierzam do tego, że w tych profili mobilnych to jest mój świetny pomysł. W wielu sytuacjach trudno sobie wyobrazić, żeby było inaczej, natomiast będzie mocno kosztowo to tak nazwijmy. Tak? To nie będzie tanie rozwiązanie, jeżeli mamy je wdrożyć naprawdę z głową, a wdrażanie, wdrażanie go w sposób tani, no to się jest proszenie o naprawdę duże nieprzyjemności gdzieś tam z czasem. To i granie z ogniem, tak więc przyjdzie jeden dzień, kiedy będzie katastrofa. Więc warto też mimo wszystko na tego typu kwestie. Tutaj pozwracać w każdym razie uwagę. No dobra, no to tak, jeżeli chodzi o te profile mobilnych, takich parę przestróg. Aha, jeszcze jedna istotna kwestia na koniec, tak, bo biorąc pod uwagę, że ja na początku mówiłem tak, jak technicznie to jeszcze raz działa, dla przypomnienia. Wtedy, kiedy użytkownik się loguje, profil mobilny jest kopiowany, jeszcze raz, kopiowany przez sieć. Na lokalny nasz komputer i pracujemy na lokalnej kopii, to też niestety problemem później jest kwestia związana z tym, że jeżeli teraz na tym profil mobilny, to znaczy on będzie dużo objętościowo, to tak w skrócie może, jeżeli on będzie dużo objętościowo, czy tam dużo coś użytkownik porzucał, a wystarczycie zaraz dwa, dwa filmy MKV i mamy za 40-50 giga na profilu na pulpicie, no to się okaże, że później przylatuje do nas i panie, panie, ja już trzecia kawa wypił, a on dalej mele. I co my mamy robić? Jak ja mam, panie, pracować, tak? No więc, a my potem idziemy, patrzymy, panie, panie, a co pan ma na pulpicie? No i tyle. Natomiast, yy, żeby nie było, to nie jest tak, że same filmy są problemem. Normalne, zwykłe dane, mogą, które są niezbędne do pracy pracownikowi, mogą być dość duże objętościowo i niestety rodzić problem. A więc trzeba mieć tego świadomość. Stąd jeszcze raz tak naprawdę wracamy znowu do problemu wydajnościowego. Dlatego tak szalenie istotne jest tutaj potem zwrócenie uwagi na aspekty wydajności, wydajnościowe i bardzo dobre zaprojektowanie tego całego wdrożenia tychże profili mobilnych, no bo potem, jeżeli tego dobrze nie zaprojektujemy, no to po prostu będą wszyscy kląć, psioczyć, wieszać na nas psy i tak dalej. I o ile Bayer się wydaje naprawdę przedni, naprawdę fajny, bo jak się go dobrze wdroży, no to to jest bajerka mimo wszystko i bardzo dużo problemów naszych różnego rodzaju rozwiązuje. Natomiast jak się go źle wdroży, no to jest, może być naprawdę niezła katastrofa i wieszanie e, mimo wszystko e, tutaj psów. OK, no to tak, co do samego standardowego profilu mobilnego, to tyle. Oczywiście tu zaraz wiele pytań się pojawia, natomiast to zostawimy sobie teraz na osobne podtematy, więc jeszcze za chwilę w osobnym podtemacie profil mobilny obowiązkowy, to taki kolejny fajny pomysł. Ale co to jest? To zaraz w osobnym podtemacie, z osobna. No i wracając do tego właśnie dużych profil mobilnych, bo pytanie zawsze też powstaje, czy nie da się tego jakoś ograniczyć mimo wszystko. Bo nawet przy wydajnej sieci i tak dalej, to jakoś tam problem się jednak mimo wszystko z tym robi, no bo ra razy x użytkowników. To, to zawsze gdzieś tam jednak będzie większy, mniejszy problem rodziło, i czy nie da się jakoś coś z tym zrobić, to też jeszcze sobie porozmawiamy w, w jakimś tam osobnym tutaj pod temacie w ramach takiego bajeru, który się będzie nazywał przekierowanie folderu, bo to będzie chyba najsensowniejsze jeszcze rozwiązanie tutaj tegoż problemu. I oczywiście pokazywałem w tym wypadku również, jak utworzyć profil mobilny, trochę jakby dla nowego pracownika, bo mamy tabula rasa. Pamiętajmy też, że jeżeli użytkownik na swoim kąpie. Miał swój własny profil do tego momentu, a myśmy mu teraz wspaniałomyślnie zrobili profil mobilny, to on nam przyleci z połową siwy włosów, tak? Po wdrożeniu, mój panie, wszystko szlak trafiło, nie ma nic na pulpicie, no czysto, no tabula raza, panie, co pan narobił? Na całe szczęście, żeby nie było jego profilu szlak nie trafi, bo jego katalog, jeżeli miał wcześniej ten lokalny profil, to on tam po prostu zwyczajnie nie jest, dalej na tym dysku, na którym miał. Więc e, natomiast co ciekawe, wtedy w tym katalogu users już wtedy nie będzie wsup, jak żeśmy gdzieś tam przed chwilą widzieli, tylko będzie w sub. Contoso, jeżeli mnie dobrze pamięć nie myli. E, więc jeżeli zobaczy, że był profil lokalny, zwykły wsup, no to wtedy mamy profil lokalny. Wsup.kontozo, to znaczy, że tutaj mamy profil, ten złożony lokalny, profil mobilny. No i po prostu z tego wtedy my musimy w jakiś tam sposób ten profil y, lokalny. Przekopiować, przecież równie dobrze teoretycznie możemy przekopiować e, profil użytkownika, który ma lokalnie, na udział sieciowy, i w ten sposób udostępnić tenże profil mm, temu użytkownikowi. To nie musi być czysty. My możemy zrobić tak, jak mieliśmy tam dwa slasze London.com, łamane przez profile, łamane przez sub, tylko że ten katalog w sub, już w tym katalogu pro, profile on już w każdym razie był skopiowany przez nas z tego lokalnego komputera pana Witka, tak, który tutaj był, to był Witold, tak, to pana Witka. Po prostu myśmy między gdzieś tam wcześniej już żeśmy skopiowali katalog, nie stworzony od nowa, więc wystarczy tylko to zapewnić i już w tym momencie się wywłosów mieć nie będzie, bądź potem również po prostu pozupełniać te elementy. Ale najłatwiej to chyba wydaje mi się jednak zwyczajnie wiedząc, że ten profil miał, to już go wcześniej przekopiować zwyczajnie z jego kompa na ten nasz udział sieciowy. OK, no pamiętając jeszcze, że muszą mieć teraz odpowiednią nazwę, tak? Chodzi o v 2 v6, albo w ogóle bez.v i tak dalej. Dobra, to co chyba co do zwykłych podstawowych informacji, jeżeli chodzi o zwykłe profile mobilne, to byłoby na tyle. Natomiast jeszcze kolejne elementy zostawimy sobie na kolejne pod tematy.